Nazywam się Sebastian Wołosiewicz i jestem tutaj, aby na podstawie swoich słów, aby na podstawie swojego życia zaświadczyć, że Jezus to nie jest żadna pierdoła, że Jezus to nie jest religia, ale jest to osoba, która ma uczucia, emocje i duszę. I że chrześcijaństwo to nie jest tylko chodzenie do kościoła. Chrześcijaństwo to nie jest klepanie paciorków, to nie jest dawanie pieniędzy na tacę, ale chrześcijaństwo jest to styl życia. Jedyny Bóg chciał stać się człowiekiem. Dzisiaj każdy człowiek chce być kimś w tym świecie. Każdy człowiek chce być zaakceptowany. Każdy człowiek chce być kimś uznawany. Jedyny Bóg chciał stać się człowiekiem i On poprzez Jezusa przyszedł na ten świat. Bóg wcielił się w człowieka i Jezus na podstawie swoich słów, Jezus na podstawie swoich czynów pokazywał Bożą miłość, Boży charakter i jaki jest Bóg. On nigdy w swoim życiu nie popełnił żadnego błędu. Chrystus nigdy nie popełnił żadnej patologii. On nigdy na nikogo nie powiedział źle. On nigdy na drugą osobę nie plotkował. A został potraktowany na krzyżu jak największy kryminalista, bandyta, złodziej, gwałciciel i pedofil. Tak został potraktowany ktoś, kto nigdy nie popełnił najmniejszego błędu w swoim życiu. Tak został potraktowany człowiek, który przyszedł z nieba, aby uratować ten świat. I Jezus umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał. I jedyny powód, który to zrobił, to jest to, że dzisiaj, jeżeli uwierzysz te słowa, jeżeli przyjmiesz do swojego serca, to możesz dzisiaj być pojednany z Bogiem. Nie ma dzisiaj innej drogi do Boga, jak poprzez Chrystusa. Jeżeli chcesz dostać się do nieba, jeżeli chcesz osiągnąć największy pułap, żyć największy pułap szczęścia w swoim życiu, chcesz poznawać prawdziwą mądrość, miłość, radość, pokój i tak dalej, to ta droga jest tylko poprzez Chrystusa i nie ma innej drogi. Do nieba nie dostaniesz się za to, że jesteś dobrym człowiekiem. Piekło jest wypełnione bardzo dobrymi ludźmi. Wszystkie rzeczy, które może dzisiaj robisz, pomagasz bezdomnym, karmisz bezdomnych ludzi, budujesz domy dziecka, te rzeczy są dobre, ale one nie powodują to, że dostaniesz się do nieba. One nawet nie spowodują tak, że Bóg przychylnie będzie patrzył na ciebie. Jedyne dzisiaj, jaki jest plop Boga do człowieka, to On patrzy w taki sposób, czy ty poznałeś Jego Syna, czy uwierzyłeś w Jezusa, czy nie. Bóg dzisiaj nie patrzy na człowieka, czy jesteś dobry, czy zły, czy jesteś biedny, czy bogaty, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Jedyny plop, który dzisiaj patrzy, to jest to, czy uwierzyłeś. To, co On na krzyżu dla ciebie zrobił. Czy wyznałeś Go swoimi ustami. Czy uwierzyłeś w swoim sercu, że On jest Panem? To jest jedyny dzisiaj pułap, jaki Bóg patrzy na ten świat. I ja ponad 11 lat temu była grupa ludzi, która mi mówiła, kim jest ten Chrystus. Oni świadczyli swoim życiem, że On taki jest, że On jest taki, jak mówią mi ci ludzie. I ja jako nastolatek zacząłem się nad tym zastanawiać. Zacząłem czytać Pismo. Zastanawiałem się, Boże, kim Ty jesteś? Czy faktycznie, jak ci ludzie mówią, to Ty jesteś taki? I pewnego dnia w swoim sercu rozpoznałem to, że to jest prawda, że ten Chrystus jest żywy i prawdziwy. Rozpoznałem na połapie swojego serca, że nie ma innej drogi, jak jest w Chrystusie. I dzisiaj tutaj stoję i świadczę Wam o tym, że Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, nie założył żadnej partii politycznej. Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, nie założył żadnej religii. On nie założył religii protestanckiej, prawosławnej czy Jehowej. Jedyny powód, jaki przyszedł Chrystus na ten świat, umarł i zmartwychwstał, to jest to, że dzisiaj możesz być pojednany z Bogiem. Dzisiaj, jeżeli w to uwierzysz, jest tak zwany czas łaski, niezasłużonej przychylności Boga do człowieka. Możesz się to wykorzystać, ale Bóg jest dżentelmenem i On nie wchodzi do życia z butami do ciebie. On powiedział, że położył przed nami
patologię i życie. Możesz wybrać pułap szczęścia albo nieszczęścia. Nawet możesz się zabić. Bóg cię nie będzie zatrzymywał. Ale On chce, abyś żył, abyś poznał Go ze szczerego swojego serca. On nie chce, abyś był wpakowany system, abyś jechał z Warszawy do Częstochowy na kolana, abyś do jakichś dziwnych miejsc jechał, aby Go doświadczyć. Jeżeli jesteś osobą, która Go szczerze szuka, która pragnie, jestem tutaj dzisiaj dla Ciebie. Moi przyjaciele są dzisiaj tutaj dla Ciebie. Chrystus jest blisko. To nie jest stary dziad, który siedzi na tronie, ma długą siwą brodę i się opiera. To jest Król Królów Panów Pan. On swoją ręką oddzielał wody od lądów. On swoimi palcami odmierzał odległość gwiazd. To jest potężny Król. To jest mój wspaniały Ojciec. Dzisiaj ja mam relację z Bogiem jako Ojciec i Syn. Nie muszę chodzić do kościoła, aby On na mnie przychylnie popatrzał. Dzisiaj uwierzyłem w to, że jestem z Nim jedno. On dzisiaj we mnie mieszka, poprzez moje ręce, poprzez moje czyny On dzisiaj działa. Jeżeli chcesz tego doświadczyć, jestem dzisiaj dla Ciebie. Podejdź tutaj śmiało do nas. Jeżeli jesteś osobą, która szuka prawdy, masz dość tego systemu, który jest w tym kraju, może jesteś zrażony, bo ksiądz sobie mówi o tym Bogu, a Jego życie całkiem inaczej wyglądało. Chrystus to nie jest ksiądz, to nie jest papież, ale to jest osoba, do której jeżeli zawołasz ze szczerego serca, przyjdziesz do niej, On ciebie usłyszy. To nie jest gościu, który jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza, ale jeżeli masz szczere serce, że chcesz do Niego przyjść, to nie zwlekaj i zrób to. Opamiętaj się wszelkich patologii, bo w tym kraju błędem jest to, że ludzie chcą żyć po swojemu i aby mieć święty spokój. Życie po swojemu nie uratuje Cię to i nie jest koncepcją Bożą. Ale każdy człowiek, który uwierzył swoimi ustami, wyznał Chrystusa jako Pana, jest jednym z Bogiem i w taki sposób dzisiaj dostaniesz się do nieba. Nie ma i nie będzie i nie było nigdy drogi. Chrystus jest, był i będzie. Zanim ten świat powstał, Chrystus był. Zanim ten świat się skończy, On będzie. Mówicie się tutaj o Bogu, który jest realny, który żyje we mnie. Ja jako pasjonuję się Nim. Poznaję Go codziennie. I dzisiaj zależy to od siebie, czy Ty chcesz Go poznać, czy nie. Bo Słowo mówi, kto szuka, ten znajdzie. Kto prosi, temu jest dane. A kto puka, temu otworzą. Nie chcesz Boga, nie chcesz Jego doświadczać, to nie będziesz Go doświadczał. Jeżeli uważasz, że On jest daleko, to On będzie daleko. Jeżeli chcesz, żeby On był blisko, to On jest dla Ciebie. Chrystus jest wszędzie. Tam, gdzie są burdele, tam, gdzie są kościoły, tam, gdzie jest urząd, tam jest Chrystus i On jest wszędzie. Nie musisz w kościele Go zawołać. Możesz zrobić tutaj dzisiaj na tym miejscu. Podejdź do nas śmiało. Nie musisz stać z nami godzinami. Wystarczy kilka minut, a Twoje życie może się zmienić.